And that is the context in which the Rime movement arose. Tak, i właśnie w takim kontekście pojawił się ten ruch Rime. Because, of course, they realized that the only way to stop all this madness was to put away sectarianism. No i teraz właśnie założyciele tego ruchu Rime tak, doszli do takiego wniosku, że jedynym sposobem zatrzymania całego tego szaleństwa tak, jest wyjście poza ten sektarianizm. So jungle control was, for example, a Kagyupa master. Więc dla przykładu, tak, jungle control był mistrzem w tradycji Kagyupa. Jamian Chense Wangpo was Sakyapa. Jamian Chense Wangpo był Sakyapą. And in general, there were lamas from different traditions. No i tak ogólnie byli tam lamowie z różnych tradycji. But they all share this non-sectarian attitude as an antidote to this craziness of fighting each other and killing each other and doing crazy things. I teraz wszyscy tak dzielili ze sobą to takie niesekciarskie podejście, które miało być antidotum tak na całe to wzajemne zwalczanie się, wszystkie te szalone rzeczy. However, it so happens that these masters, all of them practice Dzogchen, and all of them affirm that Dzogchen was the most direct and highest vehicle. No ale tak się składa, że wszyscy z tych mistrzów praktykowali nauki Dzogchen, tak, i uważali, że one są tymi najwyższymi i takimi najbardziej bezpośrednimi naukami. And this is why, for example, Tilenor Rinpoche. I właśnie to jest przykład, dla którego Tinley Norgo Rinpoche used to say that the Rime movement was a Trojan horse. Właśnie mówił tak w związku z tym, dlatego właśnie Tinley Norgo Rinpoche mówił w związku z tym, że ten ruch Rime był jak taki koń trojański. Because they were actually also pushing the enigma teachings. Ponieważ oni w ten sposób tak naprawdę wypychali do przodu te nauki enigmaty, tak? Even if they belong to different traditions. Nawet jeżeli należeli do różnych tradycji. Okay. Dobrze. Then what they did was to really emphasize that this identification with a particular school was a function of delusion. I to jest to, na co chciałem położyć nacisk, to, że taka silna identyfikacja tak, z tymi konkretnymi szkołami, to jest ta funkcja tego pomieszania. That was bringing about very bad consequences. No, która właśnie wywoływała takie bardzo negatywne konsekwencje. But of course in Tibet it was worse because political power was in the hand of schools. Tak, tylko w Tybecie to przybierało jeszcze gorszy obrót, ponieważ władza polityczna była w rękach ludzi należących do tych szkół. So this is what brought the problem to an extreme that it had never reached before in Buddhism. Więc takie uwarunkowanie sprawiło, że te problemy zaczęły manifestować się na takim poziomie tak ekstremalnie, jak jeszcze nigdy nie stało się w historii buddyzmu. And it caused problems that have never happened in the whole of the history of Buddhism. I wywołało to problemy, które nigdy nie przydarzyły się w historii buddyjskiej. So, what can we learn from the Rime movement? Czego możemy się nauczyć od tego ruchu Rime? We first thing we can learn is that it's no good to mix dharma and politics. Więc pierwsza rzecz, jakiej możemy się nauczyć, no to nigdy nie jest to dobre, żeby mieszać dharma z polityką. But even more important that dharma, real dharma means not having views of one's own. Ale jeszcze ważniejsze, co powinniśmy zapamiętać, to że prawdziwa dharma oznacza nieposiadania samemu żadnych poglądów. And therefore not having something to defend. I jeżeli nie mamy takich poglądów, tak, to nie mamy czegoś, co chcielibyśmy bronić. And yet we have a paradox. Ale jednocześnie mamy tutaj pewien paradoks. Because if there is a school that believes that there is something that is true and something that is false. Ponieważ jeżeli mamy jakąś szkołę, tak, która wierzy, że coś jest prawdziwe, coś jest fałszywe.
then the need arises to explain that this is wrong because this will lead to all the problems that were happening in the Dharma in Tibet. Tak, więc to jest ten paradoks, bo może pojawić się nawet już tutaj, tak? Szkoła, która stwierdzi, że jakaś szkoła jest fałszywa i się myli, ponieważ będzie działać w sposób, który doprowadzi do tych wszystkich problemów i błędnych interpretacji. So some lamas have written books refuting that particular point of view. Więc pojawili się lamowie, tak, którzy napisali książki, które starają się znieść ten punkt widzenia. And now, very recently, a Western wrote a book also like that. Więc również, tak, bardzo niedawno na Zachodzie powstała również taka książka. This guy Elias Caprile. A, no taki gość, który nazywa się Elias Capilos, napisał taką książkę. Yeah, because I thought it was important to clarify that, yeah. Więc myślałem, że to jest ważne, żeby właśnie dokonać takiej klaryfikacji na ten temat. But then maybe that will bring about more sectarianism. Może tak naprawdę to było jeszcze więcej sektarstwa. Even though the idea was to put an end to sectarianism. No, nawet jeżeli pomysł był taki, żeby zatrzymać to sektarstwo. Actually, the only way to be really non-sectarian. W zasadzie jedynym tak naprawdę sposobem, żeby być tak naprawdę niesektarskim. Is to attain realization. Jest osiągnięcie po prostu rzeczywistnienia. Because then, as we have said, we are like the money pearl. Ponieważ wtedy jesteśmy, tak jak na tym przykładzie tego Huihaya, że jesteśmy jak ta perła money. That reflects all appearances without any of them sticking to it. Która jest w stanie odbijać wszystkie zjawiska, ale one do niej się nie przyklejają, nie przywierają do niej. And that means that we can use, put forward many views. I to sprawia, że możemy właśnie prezentować wiele poglądów. And give many teachings. I dawać wiele różnych nauk. Without adhering to anyone. Bez tak naprawdę przywiązywania się do żadnego z tych poglądów. And then the Buddha taught the Hinayana to those who would be frightened if he taught the Mahayana voidness, emptiness. Tak, no i teraz właśnie Buddha, tak, co Hinayana dla tych, którzy byliby przerażeni, tak, naukami o pustce. And he taught the Mahayana for those who have that capacity. Znowu uczył, tak, Mahayana ludzi, którzy mieli znowu te predyspozycje. But who didn't have the capacity to use the passions as the path. Tak, ale którzy znowu nie mieli wystarczających predyspozycji do tego, żeby wykorzystywać te pasje, te emocje i jako ścieżkę. We said that in Tantra, Chogyal Namkhe Norbu says. Mówimy, że w Tantrze, znaczy Chogyal Namkhe Norbu mówi, że w Tantrze. That the passions are like firewood. Te pasje są jak drewno na opał. And wisdom is like fire. A mądrość jest jak ogień. The more firewood, the bigger the fire. Im więcej drewna na opał, tym większy ogień. But, of course, this requires a bigger capacity. No ale oczywiście to wymaga większych zdolności. Because some people don't have this capacity and therefore they will just take it away by the passions instead of transforming them into wisdom. Ponieważ niektórzy ludzie, tak, zamiast przekształcić te pasje, to po prostu te emocje ich poniosą, tak? So, this is why it is said that Tantra is like preparing the machika medicine. Więc dlatego Iri powiedział, że tantra jest jak przygotowanie lekarstwa macika. You have to use mercury. Trzeba użyć rtęci. And the vapors of mercury we capture with a mixture of sulfur and gold. I teraz tak te opary rtęci wejdą w reakcję z mieszaniną siarki i złota. And then we have a stone which is metallic color, like silver color. I wtedy powstanie, i wtedy mamy taki kamień o takim metalicznym kolorze, takim srebrnym. And when grounded it's a red powder. I teraz kiedy go zmielimy, to powstaje czerwony proszek.
If we prepare it properly, then we can derive many great benefits from this medicine. I teraz, jeżeli przygotujemy go właściwie, tak, to możemy odnieść bardzo dużo korzyści z zastosowania takiego lekarstwa. But if we don't, we can get poisoned. No ale jeżeli nie zastosujemy go poprawnie, tak, to możemy się zatruć. So this is exactly the same. Więc z tą tantrą, tak, jest dokładnie tak samo. Then Dzogchen. I teraz Dzogchen. Has the behavior of Samantha Badra. Właśnie w Dzogchen ma być to zachowanie, ten behavior Samantha Badry. There is no prescribed behavior. Więc to oznacza, że nie ma żadnego tak przepisanego sposobu zachowania, nie ma żadnego właściwego sposobu zachowania. Bo the behavior of Samantha Badra is whatever flows spontaneously. Więc tym zachowaniem Samantha Badry jest to, co samo płynie w spontaniczny sposób. When we are in the state of Samantha Badra, which is the Dharmakaya. Kiedy jesteśmy w tym stanie Samantha Badry, tak? Kiedy jesteśmy w tym stanie Dharmakaya. And then if all good, whatever happens. No i wtedy, jeżeli faktycznie jesteśmy w tym stanie, no to wszystko, co robimy, jest automatycznie dobre. But if people misunderstand. Ale jeżeli ludzie tak źle to zrozumieją, then they can believe that whatever I wish I can apply because I am a Dzogchen practitioner. Tak, wtedy mogą wierzyć i może im się wydawać, że cokolwiek, na cokolwiek mam ochotę, to mogę to robić, bo jestem praktykującym Dzogchen. And there is a very famous story, which is the story of Tarpa Nakpo. Więc jest taka bardzo znana historia, która jest historią Tarpa Nakpo. If a man who understood wrongly the teaching. I to jest taki człowiek, który źle zrozumiał nauki. He committed all kinds of crazy crimes. I który właśnie dokonał bardzo wielu różnych szalonych zbrodni. And at the end was reborn many times in Vasha hell and many times in different hells and as a scorpion and so on. And finally he was born at the very end of the eon, the cosmic time cycle. I teraz dlatego odradzał się wiele razy w piekle Wadzy, w różnych piekłach, tak, w takich odradzeniach jak na przykład Skorpion. Dopiero po wielu, wielu takich wcieleniach na końcu takiego cyklu czasu, na końcu całego eonu. Finally, by practicing the Dharma correctly and everything, he finally attained Buddha, who was the last Buddha. I wreszcie, tak, wreszcie, dzięki w końcu praktykowaniu tych nauk poprawnie, został tym ostatnim Buddą. Because whoever practices Dzogchen has guaranteed that at some point he will attain realization. No to jest ktokolwiek praktykuje Dzogchen ma tak gwarancję, że kiedyś w jakimś momencie osiągnie tę realizację. But it's better to practice properly and attain it in this life. No tak, no ale lepiej jest praktykować właściwie, tak, i osiągnąć to istnienie w tym życiu. Instead of having thousands of lifetimes in all kinds of terrible hells and terrible realms. Tak, zamiast odradzać się tak wiele razy, tysiące razy w jakichś straszliwych piekłach czy w jakichś innych strasznych miejscach. So what we have to learn from the Rime movement is to attain Buddhahood and be like the Buddha who taught everything without believing it. Więc to, czego możemy się uczyć z tego ruchu Rime, to że no, tak naprawdę trzeba być jak ten Budda, tak? Żeby być w stanie przekazywać różne nauki, ale nie wierzyć w nie tak naprawdę. And he who wouldn't fight for any reason. No i który tak nie walczyłby z jakiegokolwiek powodu. Because had nothing to defend. Ponieważ nie miał niczego, co chciałby bronić. If I don't experience myself as a separate being, self or ego. I teraz, jeżeli nie doświadczam siebie tak jako osobnej istoty, jako czegoś oddzielnego, jako ego. I have nothing to fear and nothing to defend. Wtedy nie mam się czego bać, tak, i nie mam czego bronić. Therefore, for example, Chogyal Namkhe Norbu. I to jest w takim razie dla przykładu Chogyal Namkhe Norbu. He said, I named the Dzogchen community, Dzogchen community. Powiedział, no dobrze, dlatego nazywałem wspólnotę Dzogchen. Because I didn't want to have another Buddhist group. Ponieważ nie chciałem mieć kolejnej grupy buddyjskiej. Which we identify with Buddhism. Tak, w której identyfikowalibyśmy się z buddyzmem. But all the teachings he teaches are Buddhist.
Ale te wszystkie nauki, których nauczę, są tak naprawdę buddyjskie. And then he said, well, okay, I could have not given a name because Dzogchen already means different from Tantra or different from Mahayana or different from Hinayana. Tak, no i że mogłem być tak z tym imieniem, ponieważ już nauki Dzogchen są czymś innym od tej Tantry, czy od takiej klasycznej Mahayany, czy Hinayany. But then other people would have referred to this community in some way. No ale inni ludzie musieliby się jakoś odnosić, tak, do wspólnoty, jakoś ją nazywać. And probably they would have called it the nameless group. No i to gdyby nie dał jakiejkolwiek nazwy, no to wiadomo, no to nazwaliby ją grupą bez nazwy, bezimienną grupą. And that would be the another name. No i to i tak byłoby jakieś kolejne imię. Just the same as Dzogchen community. No, tak samo jak nazwa wspólnota Dzogchen. So Dzogchen community was more logical than nameless group. Więc no, nazwa wspólnota Dzogchen była bardziej logiczna niż bezimienna grupa. So he called it Dzogchen community. Więc nazwał tę grupę wspólnotą Dzogchen. But of course in the Dzogchen community, ale we wspólnocie Dzogchen, if we don't have any realization, jeżeli nie mamy żadnego urzeczywistnienia, we tend to believe that because we are in the Dzogchen community and Dzogchen is the highest teaching, to możemy mieć takie wrażenie, tak, że skoro jesteśmy we wspólnocie Dzogchen, a Dzogchen to są najwyższe nauki, then we are better than everyone else. To może nam się wydawać, że jesteśmy lepsi niż wszyscy inni. And then if we fall into that, then the teaching has become poison. I jeżeli popadniemy w takie myślenie, to wtedy nauki staną się trudne. And then we have exactly the same that happened with all the groups that created problems within Buddhism. Tak, i teraz jeżeli popadniemy w takie myślenie, no to nauki staną się trucizną, a my doświadczymy wszystkich tych samych problemów, których doświadczyły te tradycje w tym czasie. It is not true that Dzogchen is the highest teaching. To nie jest prawda, że Dzogchen jest że Dzogchen to są najwyższe nauki. Dzogchen is the highest teaching and the fastest vehicle for whoever has the capacity to practice Dzogchen in a particular moment. Więc teraz Dzogchen to są najwyższe i najszybsze nauki dla kogoś, kto jest w stanie je praktykować w konkretnym momencie. But it's not that it is absolutely better than all the rest. Ale to nie oznacza, że one są absolutnie lepsze od wszystkich innych. Then, if we fall into this belief in the behavior that follows from that, i teraz jeżeli jakby popadniemy tak w taki pogląd, tak, we would be doing the opposite of what the Rime masters were doing. Tak, więc jeżeli popadlibyśmy w taki pogląd, że nasze nauki są lepsze od wszystkich innych i zachowywalibyśmy się w sposób z tego wynikający, to bylibyśmy coś dokładnie przeciwnego niż mistrzowie Rime. Another thing that happens very often in the Dzogchen community is that we have the tendency to say, to believe that we have a little bit of the same like Tarpanakpo. I teraz drugi pogląd, tak, który często się nam przydarza we wspólnocie Dzogchen, to jest tak, to jest troszeczkę czegoś takiego, co się przydarzyło temu Tarpanakpo, tak, temu, który mu się wydawało, że może wszystko robić. Then we see that even within the community, some practitioners treat others very roughly. Więc możemy zauważyć, że są praktykujący we wspólnocie, którzy traktują innych w taki bardzo ostry sposób. And Choyangam Kenorbu wrote the book of debates of Santi Mahasangha and created the whole Santi Mahasangha system. I teraz właśnie Choyangam Kenorbu tak napisał tę książkę, tak, która jest podstawą właśnie z Santi Mahasangha, tę cenną wazę, i stworzył cały ten system treningu Santi Mahasangha. In order precisely to prevent this, to cure this. Po to, żeby właśnie zapobiegać takim zjawiskom, tak, żeby uleczyć. We see a reference to people who are like thorny plants. Więc widzimy tam odniesienia do ludzi, którzy są jak takie cierniste rośliny. And then he says that these thorns have to be, how you say, like shaved. Like polished. Więc teraz mówi tak, że te ciernie, tak, muszą zostać tutaj wypolerowane, że muszą zostać spiłowane, tak, muszą zostać wygładzone. But not polished, so that they are more, how you say, sharp. Sharp.
could not sharpen them. Tak, że nie zostaną wyostrzone, tylko że zostaną przypiłowane. So, I think we have quite a bit to learn. Więc myślę, że musimy się jeszcze wiele nauczyć. Yeah, and not use the Dzogchen teachings to believe that we are something special. Tak, i żebyśmy nie używali nauk Dzogchen, żeby wierzyć, że jesteśmy jakimś szczególnym. And our pertaining to the Dzogchen community to believe that we are in the most in group. Tak, żebyśmy nie wierzyli, tak, że należąc do wspólnoty Dzogchen, należymy do jakiejś takiej super ekskluzywnej grupy. And that we are better than everyone else. I że jesteśmy lepsi niż inni. That would mean that we are not at all Dzogchen practitioners. Bo gdyby tak było, to by znaczyło, że tak naprawdę w ogóle nie jesteśmy praktykującymi Dzogchen. And another paradox is that in the Dzogchen community many people. Jeszcze innym paradoksem jest to, że we wspólnocie Dzogchen wielu ludzi are not actually practicing Dzogchen. Tak naprawdę nie praktykuje nauk Dzogchen. But they feel to be better than the other one because Dzogchen is the highest. Tak, ale dalej się wydaje, że są lepsi od innych, ponieważ Dzogchen jest najwyższy. So we come to a point of madness. Więc już dochodzimy w taki sposób do punktu szaleństwa. So we have to really apply the teachings. Więc musimy naprawdę stosować nauki. So that we attain realization. Żeby osiągnąć faktyczne urzeczywistnienie. We don't have view of our own. I nie mamy wtedy naszego własnego poglądu. So we don't have a view to defend. Więc nie mamy teraz poglądu, który musimy bronić. We don't have an ego. Nie mamy teraz ego, tak? To defend. Którego musimy bronić. That must be better than the other one because he's part of this collective ego, which is Dzogchen community. Tak, i teraz nie musimy bronić żadnego ego, tak? Nie musi się nam wydawać, że to nasze ego jest lepsze, bo należy do jakiegoś kolektywnego ego wspólnoty Dzogchen.